Cześć, witajcie. Z tej strony Kusiek i witam was w kolejnym odcinku Minecrafta. Jak widzicie, jestem sobie w domu. A to tylko dlatego, że po prostu postanowiłem wrócić. Co by po prostu nie przedłużyć tam. Usunąłem tego moda Mocklips and Weirdos. Jednak to się nie sprawdza. Stwierdziłem, że nie. Więc tego modu jednak nie będzie. Jak widzicie, przygotowuję się do pewnej wyprawki. Dzisiaj wyruszymy do piekła. No i zgodnie z moim wyzwaniem, które postawił mi ktoś z was, z widzów, wybierzemy się do piekła, przejdziemy dosyć długą drogę w tym piekle, postawimy tam portal i będziemy po prostu wracać do domu. Nie wiem, ile mi to zajmie, zapewne trochę odcinków, ale myślę, że będzie warto. Nie wiem, ile sobie wziąć jedzenia, bo w piekle nie wiem, ile mi zejdzie. Nie mam na razie pojęcia zbytnio. Wezmę sobie może 5 jabłuszek. A nie mamy hamburgerów, nie? Szkoda. Dobra, jeszcze 32 chlebki weźmiemy. W razie W. Dobra, drewno mamy, obsydian mamy. Kill of by się jeszcze przydał diamentowy. No nie będziemy brać jednak. No tak, 62 sztuki tych. Nie będziemy brać z czerwonej materii kilofu, bo ja bym gdzieś tam zginął czy coś, to byłoby szkoda. Najwyżej mi poleci tylko miecz. Okej. No what the fuck. Nie wiem, co się dzieje, zawsze mi przenosi te itemy tutaj. Jakieś dzikie. Dobra, kill off. Co muszę mieć pod ręką? Żarcie. Pochodnie. Myślę, że tyle spokojnie wystarczy. Wziąłem sobie troszeczkę węgla jeszcze w razie W. Jakbym miał robić pochodnie. Bo zapewne braknie. Pasowałoby mi jeszcze naprawić zbroję. Zaraz się tym zajmiemy. Mam tylko nadzieję, że mocy wystarczy. Aha, dupa. Fucking bitchin. Wrzucimy może tu obsydian. Chociaż nie, obsydian mam mało. Mało obsydianu, to może jabłuszko. Ja tam mam zawsze po prostu farta nieziemskiego. O, ja pierdzielę. Co by stąd wpierdzielał? Redstone jest. Glowstone jest. Redstone jest. Teraz to powrzucamy. Niech się akurat przetworzy. Glowstone na razie najlepiej wypada. A masz, jedz. Jamjaj. Dobra. O, już jest. To już sobie mogę ubrać w dzianko. Czekamy na resztę, na spodnie i na buty. I wyruszamy. Mam nadzieję, że jakieś owce będą, bo nie biorę łóżka ze sobą. Chyba, że ewentualnie zrobię sobie. Tak w razie W, żeby mieć. No. No, jeszcze botki. Aha, właśnie, dzisiejszy odcinek będzie trochę krótszy niż standardowo. Tylko dlatego, że mam ogólny obsów w całym nagraniu dzisiaj. Miałem zacząć wcześniej nagrywać, niestety była burza. No i nie dałem rady wcześniej nagrać. Co za tym poszło, że no niestety troszeczkę dłużej mi zejdzie. To mam nadzieję, że wystarczy w międzyczasie. Skoczymy sobie do góry jeszcze za brzuszko. Jedno. Trzeba będzie sobie zrobić nic.
Znici wełnę. Dobra. Trzy sztuki, okej. To może wrócić. Pyk. I jedno łóżko. Dobra. Znowu mi cofnie, nie! Co za kurwa tempe gówno. Ja pierdzielę, po co mi w ogóle tyle tych mieczy? No. Myślę, że będzie ok. Nie wiem, co mi się z tym stołem do enchant... Boże, stołem do enchantowania. Z crafting table. Trzy dzieje. No, ale mniejsza z tym. Czekajcie, no i żarełko. Tak chyba najważniejsze rzeczy. Jeszcze tu. Ok. Wróćmy, zobaczmy, czy tam się już tam udoskonaliło. Aha, co to nam się udoskonali, to... Rok mi nie, dobra, pierdzieć. Może jakoś przetrwam. Dobra. Mam wszystko, co mi będzie mniej więcej potrzebne na wyprawie. Tak więc... Na radomku. Widzimy się za kilka odcinków pewnie. Okej, jak wejdę w ten portal, mam go zniszczyć z tamtej strony. I iść sobie, po prostu sobie iść. Czekajcie, dom mam oznaczony. Mam oznaczony dom w razie W, czyli jak wyjdę gdzieś, to będę wiedział, w którą stronę mam iść. O, portal piekiełko. Dobra. No to, czekajcie, sprawdzam itemy, czy są. Tam. Okej. Myślę, że wystarczy, prawda? Nie pali się. Ewentualnie jeszcze dla bezpieczeństwa u góry. Zniszczymy, jakby mu się miało kiedyś zachcieć odrodzić czy coś. Ja obsidian mam, więc... Myślę, że na spokojnie. 12 sztuk. Tutaj patrzymy raz, dwa, trzy, sześć... 8, 10, dobra, spokojnie. Żyd. Okej, w którym kierunku idziemy w ogóle? Może na północ, co? To będzie dosyć długa wyprawa po piekle. Nawet do nich nie zaczynam. What the fuck? Ognisty koń. Biegnie do mnie. O, ogniste te. What the fuck? Widzę, patrzcie. Ja pierdzielę, jakie szczury. Jobaka. Ale patrzcie na to. Ja pierdzielę. Co za rumok. Lol. Nie spodziewałem się tego, że Pigment sobie wsiądzie na konia i pojedzie. To tylko i... Ja tak lubię sobie pojeździć, ale tutaj szczury są zajebiście teraz duże. Z lawowymi ogonami. Pozmieniały się. Teraz zasada działania szczurów jest ta sama. Ale się pozmieniały. Może jakąś twierdzę znajdziemy? To teraz byśmy tam wbili. Nie wiem, po co będę szedł ogólnie przed siebie. Tak w miarę. Z postaraniem ominięcia tego piasku. Soul Sand, czy jak ktoś tam zwie. A kurde. Nie mówcie mi, że jestem na takim tym. Fucking bitchin. Oj, nie chciałem tam wpaść. No, chyba będziemy musieli, chyba zmuszeni... Będziemy zmuszeni... Oh, fuck! Spierdzielaj, szczurze. Wow! O, dostajemy ogień taki. To ten ogień, z tego co wiem, i chyba każdy z was wie, da się tylko uzyskać poprzez cheat. Biedny konik. Rumoczek się zepsuł. No a jednak, żeby nie było, jak coś by ktoś kiedyś pytał, skąd mam taki ogień, to możecie mu przypomnieć, że
ze szczura. Szczurek mi dał. Kurczę, już są godny ja pierd. Dziulam. Tak, także szczurek daje ogień i szczurek daje redstone'a. Ale widzę co? Mam obawę, że sobie za mało wziąłem tego kill-offu. I to pewnie będzie... O, shit, jeszcze gast. Fucking! Tam by mi się pasowało dostać jakoś. Ale boję się iść tamtędy. Co mnie nie wpierdzielił. Chodź, będziemy walczyć. Au! Co za menda. No strzelaj. No. Jeb. Z dzidy. Z gasta raczej. Kolejny? Obawiam się, że to był zły pomysł, że zebrałem mało kill-off, ale jakoś mi się dam radę. Po prostu najwyżej gdzieś będę, o... Gdzieś będę po prostu starał się przechodzić tak, żebym nie musiał kopać. A przynajmniej kopać jak najmniej. Aż ja pierdzielę. Ja to zawsze muszę mieć pecha. No bombowo, nie powiem. Może tędy? Masakritos. Muszę tędy przejść. Może tędy? Na razie jest bezpiecznie. Chyba będzie zejście czy dupa. O, już się zaczyna. Dzień dobry. Skype się obudził. A. Słyszę szczura. Jest szczur. Wzit. O, nawet trzy. Pigmeny. Zasrane. Dobra. Tędy powinno być bezpiecznie w miarę. A w miarę, bo już szczurek na mnie czeka. Dobra. Nie dam się. Ja pierdzielę. Niekończące się szczury. Tak. Skąd one się biorą? Gdzie jest ten gast? Dobra, tu są pigmeny. Hoink, hoink. Do pigmenów nie będziemy zaczynać, bo one są całkiem w porze. A! Kurw! Szczur! Nie, za dużo jest tych szczurów. Szkoda, że nie ma trutki. Okej. Okay. Wylazłem. Chodźmy dalej. Ogólnie, jak wam się podoba 1.3? Jak widzicie, ja dalej nie jestem 1.3. Strasznie mi się tam nie podoba Gravel. Jest po prostu zrypany na całości. Ile tu jest kuniów? Kukunie. Gaćcie. Nie dam się. No jaka menda, patrzcie. Au! Dostał... A, jeszcze mnie koń! Pierdzielone. No. Chodź, tu gaście.
banga. Aha, zejdź bliżej. Jej! Dead body. Ale mam jeszcze łzę gasta. Pierwszy raz chyba zrobiłem w Minecrafcie. Ale przyda mi się do czegoś tam. Do czegoś tam z tam craftu jest potrzebna z łza gasta. Tak więc już mamy. Po powrocie będziemy mogli się zająć tym tam craftem. A przynajmniej mam taką nadzieję. Strasznie mnie teraz ciekawią te konie. O! Serce ognia. Dobre. Czyli podejrzewam, że z serca ognia będziemy musieli zrobić magiczną, ognistą miksturę, aby oswoić sobie rumoka. A jak sobie oswoimy rumoka, to będzie całkiem w porządku. Ja pierdzielę, patrzcie ile ich jest. Masakra. Nigdy bym się nie spodziewał. Ładnie. Żniwo niezłe. Znowu gast. Niech to szlak trafi. Szalony. Do pigmenów nawet nie zaczynam. O, widzę twierdzę. Trollololol. Ciekawe co mówili. Ale tu jest normalnie awesome. O, dopiero lawa zaczyna się spływać. Wow. Jest i obnięcie niezłe. Duża pigmeny nie zaczynają gonić albo coś. To była masakra po prostu. Przesrane. Kuń? Nie ma kunia. Wow. No. Dobra, my sobie zejdziemy tędy. O ja pierdzie. A czy wiecie co? Mam pomysł. Na. Myślę, że tak dostaniemy spokojnie. Bo ta twierdza chyba przechodzi przez ten tunelik tutaj. O, jak w pysk strzelił. Fucking. Dobra. Zgiń i przepadnij. Wit. Cześć, rumoku. Tam były te, blaze. Ale już ich chyba nie ma. Tak. Poszły se. To jak se poszły, to pieprzycie. Agromod? Almod? What the fuck? O! Jeździec. Dobra, zaraz to obczajimy. Wow, no jest tego troszeczkę, że tak powiem. Tam. No całkiem nice. Boję się, żebym nie zginął przed tym w twierdzy. Mafia idzie na mnie już. Bo jednak... Wolę sobie dotrzeć gdzie indziej, niż... Zginąć przypadkiem w twierdzy i mieć wielkie... G. Ale twierdza też mnie kusi. Nie wiem, gdzie jest ten gast. Dobra, zobaczmy jak tam będzie. Czekajcie, jeszcze sobie coś zdziamdziam. Jakieś mięcho. Okej. Ara. Rapapara. What the fuck? Oho. Tam będą blaze. Na bank. Kusi mnie, żeby tam wejść. O! O
dupę mać. Ile ich tam jest? Taki blazik jest teraz na parę hitów. Z tym Mieczysławem. Dokładnie na dwa. To ja tam wbijam. Nie będzie blaze mi plumi w twarz. Ani dzieci mi blazową. Bez kojarzeń, powiedziałem blazową, nie brandzlową. Tak dla, wiecie, uświadomienia. Dobra. Ciemno tu jak w dupie, co? Czekajcie, może ja mam po prostu... Nie, 70%. Czyli to jest normalnie standardowo ciemno jak w dupie. Szukują mnie. Czyż to nie jest? Tak, to jest. To jest to coś, co potrzebujemy do miksturek. Może byśmy się miksturek w końcu nauczyli. Na guzik potrzebne. Ale... Ha! Dobra. Chodźmy tędy. Ten gast mnie demotywuje tutaj. Raram, param. Ale mold. Dobra, wiesz co? Ja to pierdzielę i wychodzimy stąd i idziemy dalej, bo szkoda nam tu czasu na twierdzę. O, o! O, fuck! Co za gówniarz? No chodź, chodź, chodź. Menda. Nie wiem, czy ja dobrze słyszę. Ale? Czekajcie. Slimy? Slimy na bank, te ogniowe. Ogniste harmoniki. Dobra, tu jest guzik wielkie G. Czy musimy stąd wyjść? I idziemy dalej. Tylko ten gast. O, bez srołek jeden. Kurwa, pieniędzy pewnie chcę. Mojej renty. Oj, szczur. Jak słyszę szczura, to jest niedobrze. Kiri, 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 kiri. Skacz! I tak cię nie lubi. Widzę, że jednak mu się nie chce skakać. Dobra, pieprzyć go. Dobra, chodźmy tędy. Wiarę tędy tutaj, żeby było bezpieczniej. Przynajmniej mam taką nadzieję. Kunie. Ja pierdzielę. Co ja tym koniom zrobiłem? Że już mnie atakują. O raju. No znowu sobie siadł na niego. Na rumoka. O, następny. Trzeba uważać, żeby nie patrzeć przypadkiem Pigmana, bo jak Pigmani się nas zezłoszczą, to normalnie akcja jak w mafii. Nie zadzieraj z mafią. To tak z tymi. To jest dokładnie ta sama zasada, żeby nie zadzierać z księżami. Jeden tylko. Patrzysz jednego, to cała elita cię później zerze. Plus mohery. A mohery to jest już... O! Total miazga. Przyjdzie ci taki, będzie ci prawił. Oh my god. Dobra, chodźcie. Bo nie mam czasu dla wszystkich. Dobra. Chodź, koniu. Następny. A, jeszcze szczur. Dobra, co tam kolejna twierdza? Pewnie. Nawaliło nieźle. O, już. Rzućcie się na mnie.
Co najmniej, nie wiem, jakbym przyszedł z Tesco i z jakiejś promocji z mięsem. A tak samo się rzucają. Jak te ludzie. Kiedyś oglądałem cały filmik. Jakby jakaś promocja na... Kuźwa, nie wiem, łopatki jakieś, czy tam pierdoły. No nie wiem, w każdym razie jakieś żarcie mięsne takie, wiecie, no. I było pokazane, jak się ludzie rzucili. Jak pierdzie, to ja nie wiem, jakby rok nie jedli. Albo żeby to było jakoś trudno dostępne, nie wiem, no PRL czy coś? No tak. No ja pierdzielę tu szczurów. Powinni tępić. Masakra. Chunie. Twierdza. No, dosyć. Ale nas dzisiaj twierdza nie interesuje. Byliśmy w jednej, zobaczyliśmy co i jak i na tym się kończy. Chciałeś mnie zajść od tyłu, zboczeńcu. Aaaa! Jedzą mnie! Boże, ile będę miał skóry. A mówię, że tu tanio skóry się nie sprzeda. Ile już mam? 25 sztuk. To przy 25 sztukach. A. O, w dupę mać. Chodźmy ten do góry. O, znowu szczur. Następny. Gdy jak nie szczur. A! Shit! Sam. O Boże. Wiedziałem, że tu będziesz stał i czekał na mnie. Wiedziałem, po prostu wiedziałem. I następny. Dobra, pigmeny. Pasuje coś zjeść, prawda? 900 metrów, jesteśmy od portolu, więc jeszcze kawał drogi przed nami. A tu za chwilę trzeba będzie kończyć odcinek. Jeszcze dzisiaj kupa rzeczy do zrobienia. Ale damy radę. W następnym odcinku myślę, że sobie już podejdę jeszcze dalej. I będziemy budować portol. No i tak orientacyjnie nie wyłączę sobie tamtego, wtedy będę wiedział, ile mniej więcej jestem drogi od obecnego. Dobra, jeszcze tych Edwardów zabijemy. I myślę, że będziemy kończyć odcinek na spokojnie. What the fuck. Dobra, to cóż. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę. My dalej w piekle się będziemy poruszać i iść dalej. Później wyjdziemy z niego i będziemy musieli dotrzeć pieszo do domu. Żadnymi sposobami lotnymi ani nic. I zobaczymy, co tam na mnie będzie czekać, jaka przygoda na tym świecie, który się wygeneruje, bo na pewno będzie dosyć dużo. No i trochę nam tu zajmie, ale myślę, że będzie ciekawie. Dobra, także cóż, widzimy się w piątek, także do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa pa.